na rzecz zanieczyszczenia i jak pracują koparki w wyrobisku, to ziemia drży. To są tak potężne machiny, że to drżenie, tak zwane infradźwięki powodujące, roznoszą się w promieniu kilku kilometrów i słychać takie charakterystyczne dudnienie i szum. Teraz dalej jeszcze do tych elementów, które mogą być zagrożeniem, należy dodać zagrożenie ze strony zakładu energetycznego, czyli już ze strony elektrowni. Bo jeśli buduje się odkrywki, to z reguły tak, żeby w pobliżu była elektrownia, bo przewożenie węgla brunatnego na dalsze odległości jest po prostu nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. No już tu nie będę wytrzymywał, ale podwyższa się temperatura wód powierzchniowych, chemicznie one zostają skażone, bo z tych wszystkich pokładów ługowane są tam znajdujące się związki chemiczne, z tych popiołów pozostających po spaleniu. Dalej o tym dwutlenku węgla, chociaż ten problem jak gdyby jest już mniej istotny i bardziej rozwiązany. Ja osobiście uważam, że w Polsce nie ma problemu dwutlenku węgla, dlatego że mamy jeszcze bardzo dużą powierzchnię żywych torfowisk, a 1 hektar żywego torfowiska pochłania taką ilość dwutlenku węgla, jak 10 hektarów lasu. Takie jest porównanie. To jest odrębne zagadnienie, nie chciałbym się nad tym tu teraz zatrzymywać. Kolejna rzecz, która jest po zakończeniu eksploatacji, to trwa około 15-20 lat, powinna nastąpić rewitalizacja tego terenu. To się określa słowem rekultywacja, czyli ten dół jest zasypany, to znaczy cała, króciuteńko jak to przebiega. Robi się taki wkop inicjujący, z tego wkopu inicjującego ziemię na zewnątrz, na określone miejsce się składuje, jest to takie zwałowisko zewnętrzne i potem następny urobek już się zasypuje tą poprzednią dziurę. Także jest jedno zwałowisko zewnętrzne i samo wyrobisko kończy się miejscem, no, nazwę to brzydko dziurą, którą mówi się, że jest to zagospodarowanie wodne, czyli tam będzie zbiornik wodny. Znowu w myśleniu, ja też się na to dałem nabrać, coś pozytywnego. Tyle, że nikt nie dodaje, że po pierwsze musi być woda, żeby ten zbiornik wypełnić, a wypełnianie takiego zbiorniku trwało od 30 do 50 lat. I nie zawsze się to udaje. Proszę Państwa, no proszę następny, już nie będę tu omawiał. I teraz ten przykład z Niemiec. To jest w okolicach Lipska, nie pamiętam tej nazwy, ale to jest Zwenkau, Kospuden, tak się nazywała kopalnia. Od 1981 do 1989 roku wydobyto 30 milionów ton węgla brunatnego i przerzucono 85 milionów ton metrów sześciennych gruntu. Setki hektarów unikalnego lasu o nazwie Oerwald zostało całkowicie zniszczone. 20 świ padło ofiarą kopalni, czyli znalazło się w tym miejscu, gdzie to wyrobisko jest, czyli kompletnie zostało zniszczone i przed odkrywką musiało cofnąć się też miasteczko Kospuden, około 6 tysięcy mieszkańców, bo domy były zagrożone zawaleniem. To no, tu trudno powiedzieć, ale jak odprowadza się tą wodę, to cała woda z tej przestrzeni ziemnej wycofuje się i następuje gwałtowne osiadanie ziemi. W związku z tym domy pękają. Myśmy w kopalni Adamu wykonywali taką, jako biegli, pracę i oglądaliśmy te budynki, które były popękane. I na zewnątrz wydawało się, w pewnym oddaleniu, to było tam, nie wiem, kilka kilometrów, nie pamiętam ile, w pewnym oddaleniu te budynki były i wydawało się, że wszystko na zewnątrz jest dobrze, ale to osiadanie na kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów powodowało rozpadanie się budynków. Poza tym elektrownie o nazwach Boleń i Epsheim dzień i noc emitowały przede wszystkim tlenki siarki, które wiadomo są bardzo trujące. I kolejnym takim elementem zatruwającym atmosferę
to był pył węglowy. Proszę. Tutaj jest w tle zarys odkrywki Tomisławice i te takie kółka, które są, to jest właśnie lej depresyjny. Czyli w momencie, kiedy już zaczyna wkop, robiony być wkop ten pierwszy, to wokół tego wytwarza się, tego nie widać, ale wytwarza się w ziemi obszar bez wody. I to jest w kształcie takiego leja. No, powiem tylko tak. Koszty prac, to znaczy Niemcy postanowili zrewitalizować to. Taka jest. W związku z tym objęto rewitalizację 1000 hektarów. 1000 hektarów rewitalizacji. Ile kosztowało, bo to jest najważniejsze. Rewitalizowanie tej powierzchni kosztowało w latach 91-97 około 9 miliardów marek, czyli 4,5 miliarda euro. Na kolejne lata, bo to jeszcze nie przyniosło zamierzonego efektu, przewidziano dalsze 3 miliardy euro. I proszę sobie to zsumować. I to powinno być też doliczone do tego węgla. Jeśli to się doliczy do tego węgla brunatnego, wydobywanego metodą odkrywkową, podkreślam, bo to jest to wykopanie tego dołu, tą metodą, to te koszty na pewno są inne. Można je pomijać było w sytuacjach katastrofalnych. Po wojnie rzeczywiście trzeba było szybko tą energię zdobyć i nie było wyjścia. Dzisiaj mamy możliwość zmiany tego myślenia. Ja osobiście uważam, że ten węgiel, który mamy, jest to taki zapas na czarny dzień, na czarną godzinę tak zwaną. Nie dla nas, tylko dla moich już praprawnuków pewnie i dla państwa prawnuków także. Ale trzeba o tym pomyśleć. Proszę następne. No tu już co tam... zaangażowano w ten proces rewitalizacji kilku naukowców z kilku uniwersytetów i proszę sobie wyobrazić, że operacja napełniania zbiorników została rozpisana na długie lata, także zapełnianie zbiorników i tam są nazwy, zbiornik o powierzchni 696 hektarów trwał 11 lat. Ale był stymulowany sztucznie, czyli wodę pompowano wszędzie, gdzie się da, żeby to jak najszybciej napełnić. Natomiast drugi zbiornik o powierzchni 970 hektarów 12 lat napełniano. Ja tutaj dałem przypomnienie, że wyrobiska Tomisławice, które wbrew prawu zostało uruchomione, Ościsłowo, które próbuje się tam uruchomić, Mąkoszyn, grochowiska, piaski są wielokrotnie głębsze i większe, czyli utopią jest, jak ktoś mówi, czy to będzie pan prezes, czy jego zespół, z którymi zarządza w tej chwili kopalnią, że zakończy się zbiornikiem wodnym i będą państwo mieli raj na ziemi, czyli żaglówki pływające, jachty, przystanie. Ja podam przykład. Kopalnia nie dała sobie rady z jednym zbiornikiem i go prywatnemu właścicielowi sprzedała za 1 000 000 złotych. To było głośne w prasie. Tylko po to, bo nie ma pieniędzy, żeby to zrekultywować. A co mówić dopiero o rewitalizacji? Proszę następny, już tu nie będę omawiał. I teraz króciuteńko powiem, jak reaguje przyroda na poziomach krajobrazu, geokompleksu i ekosystemu, tak? Powiem tylko, że krajobraz to jest zbiór geokompleksów i ekosystemów. Geokompleks to jest zbiór ekosystemów, a ekosystem to jest zbiór biocenoz. Takim ekosystemem dominującym w państwa, na państwa, znaczy w miejscu, gdzie państwo mieszkają, są to tak zwane agrocenozy, czyli składają się biocenoza miedzy, biocenoza oczka wodnego, jeszcze tam są mniejsze biocenozy. To się składa na ekosystem, te ekosystemy na geokompleks, a geokompleks tworzy nam cały krajobraz, który jest efektem pracy państwa pradziadów, dziadów, dziadków i obecnie państwa.